Witajcie! W dzisiejszym odcinku zanurzymy się w świat prehistorii, a dokładniej w prehistorycznym morzu, razem z zestawem LEGO sprzed 19 lat. Przed Wami wydany w 2001 w ramach linii Dinosaurs 6271 Mosasaurus. Trochę faktów naukowych. Mosasaury to wymarła rodzina morskich gadów drapieżnych zamieszkujących kredowe oceany jakieś 60 milionów lat temu. Dorastające nawet do 17 metrów długości były topowymi wodnymi drapieżnikami swoich czasów. W kulturze popularnej nie były nigdy tak szeroko wykorzystywane jak dinozaury, choć oczywiście nie sposób zapomnieć bardzo pamiętnych scen z Mosasaurem z pierwszego Jurassic World. No i mamy ten prawie 20-letni model LEGO. Seria Dinosaurus składała się z 4 większych i 4 mniejszych zestawów, a wszystkie to proste, budowane z klocków figurki dinozaurów. I nie tylko, albowiem Mosasaur nie jest oczywiście dinusiem. Wszystkie tamte sety utrzymano w odcieniach szarości oraz piaskowym, zielonym i niebieskim, które to odcienie święciły swe początki we wczesnych latach 2000. Większe zestawy były pakowane w plastikowe pojemniki, których wieczka mogły służyć za podstawkę dla prehistorycznych zwierza. Ja akurat nie posiadam opakowania, bowiem zestaw odbudowałem stopniowo, zamawiając elementy na Bricklinku. Nasz Mosasaur z grubsza oddaje wygląd zwierzęcia, na którym bazuje, choć zawodowy paleontolog pewnie wskazałby jakieś błędy. No ale to w końcu tylko zabawka i to z 2001. Obecna wiedza na temat prehistorycznych zwierząt poszła do przodu. Zestawy z tamtej serii składały się praktycznie z samych nowych elementów wprowadzonych właśnie w niej. Różne części ciała, przede wszystkim charakterystyczne korpusy z 6 elementów, tworzące kluskowate korpusy, do których można było przyczepić różne nogi, czy w tym wypadku płetwy, szyje, łby, ogony. Na Mosasaura składa się 26 elementów. Bardzo mało jak na średniej wielkości set i to była chyba najsłabsza strona tamtych dinozaurów. Dużo sobie przy nich człowiek nie pobudował. To bardzo proste zestawy, z drugiej strony niektóre wprowadzone w serii części przetrwały do dzisiaj. Przede wszystkim ogony i ich końcówki. Ten styl konstrukcji na dłuższy czas zdominował także styl budowania późniejszych niektórych większych zwierząt, m.in. słonia z Orient Expedition czy pierwszego Dewbacka ze Star Wars, zatem na swój sposób dinusie przecierały szlaki. Nasz Mosasaur jest utrzymany w piaskowo-niebieskim kolorze. Długi pysk zdobią organiczne motywy, które zachodzą aż na ciało. Jeśli ktoś myślał, że te wzorki są takie same jak u Tyranozaura z tej samej serii, śpieszę poinformować, że otóż nie, to inny deseń. Dwa skosy 2x2 utrzymują połówki korpusa w całości, to jedyne konwencjonalne klocki w zestawie, całą resztę tworzą te ala organiczne elementy. Oczy to wydrążone w górnej szczęce otwory, w tamtych czasach jeszcze mało który zwierzak miał namalowane patrzałki. Zwracam uwagę, że paszcza sama istnieje się odrobinę otwiera. Cóż, to efekt upływu czasu. Szczęki mocuje się na swego rodzaju klikających stawach z przeskakującymi ząbkami, które po latach są już trochę wytarte i przez to połączenie nie jest jakoś bardzo mocne. Nie w pełni luźne, no ale zwierz i tak sam z siebie trochę będzie tę paszczękę rozdziawiał. Przy czym można ją rozdziawić naprawdę szeroko, bo ruchoma jest nie tylko żuchwa, ale i górna szczęka. Najeżone są one zębiskami. Zwraca uwagę charakterystyczny detal. Język zrobiony ze szczęki klasycznego smoka bądź krokodyla. Taki sam ma tyranozaur z tej serii. Dziwaczne, ale o ile nie będziemy się temu uważnie przypatrywać, to te małe oczka i nozdrza nawet jakoś tam giną, zlewając się z resztą i w sumie całość rzeczywiście przypomina język. Charakterystyczne płetwy pojawiły się tylko w tej serii. Jednym w zestawie Alpha Team, wężu Midgardu z Wikingów, jednym z zestawów DC oraz w drugim roczniku Bionicle, gdzie ozdabiały łeb jednej z bliźniaczek Barak. Piaskowo-niebieskie dostępne jedynie z tym bydłem Mosasaurem. Drugi ogon ma bardzo organiczny kształt, można go unieść i opuścić oraz nieco zrearanżować ustawienie trzech składających się na jego elementów. No i taki jest nasz morski zwierz. Ale nie tylko morski zwierz. Zestaw zawiera bowiem kilka dodatkowych elementów służących do szybkiej konwersji podstawowego modelu w trzy inne. To był też gimmick tamtej serii. Dokonując prostych rekonfiguracji elementów, dało się stworzyć z większych zestawów w sumie łącznie 4 różne dinozaury czy inne prehistoryczne gady. Oczywiście tylko jednego naraz. Tutaj z mosasaurem dostaje się takie krótkie nogi, pazurzaste stopy to osobne elementy, łapki pamiętane z figurki klasycznego smoka, jeszcze jeden element robiący za szyję bądź ogon, głowę będącą setowo łebkiem brachiozaura. No, zawsze mnie te główki trochę śmieszyły, bo wyglądają bardziej jak część ciała kaczki zamiast dinozaura. Ale z drugiej strony ptakom ewolucji nie jest blisko do dinozaurów, więc może to nie takie głupie. No i ostatni element, taki oto grzebień, nie wiem, płetwa grzbietowa, grzbietowy żagiel, zwał jak zwał. Zróbmy sobie pierwszą konwersję. Jest bardzo prosta. Płetwy zastępujemy po prostu łapami i tak powstaje Postosuchus, drapieżny archozaur z Triasu. Zwierzę znane z wykopalisk amerykańskich. Podobieństwo do oryginału, no tak średnio bym powiedział, tak średnio. Ale jak na coś, co można zrobić z mosasaura, nie jest źle, aczkolwiek figurka ma tendencję do przewracania się do przodu. Postosuchus był zwierzęciem czworonożnym, więc ta wizja stwora na dwóch nogach z małymi przednimi łapkami tak czy siak poprawna anatomicznie nie jest.
Druga konwersja jest jeszcze prostsza, wystarczy zabrać postozuchowi stopy, zostawiając go na czterech łapach i dodać grzebień. I tak powstaje Dimetrodon, trochę lepiej znany gad kopalny, gad ssakokształtny z okresu wczesnego i środkowego permu, znany głównie dzięki temu charakterystycznemu żaglowi na plecach. Podobieństwo do materiału źródłowego również średnie na jeża, prehistorycznego jeża, ten model przynajmniej nie wywala się, bo opiera się na przednich łapach, choć myślę, że lepiej by wyglądał z drugą parą nóg, takich samych jak tylne. No ale małe łapki są potrzebne, żeby przeprowadzić trzecią konwersję, najbardziej zaawansowaną, bo obejmującą też zmianę głowy. Usuwamy zatem szczękę i żuchwę, zastępujemy je szyją, wieńczoną przez kaczy łebek. I tak powstaje Iguanodon, jedyny dinozaur, którego można zbudować z elementów tego zestawu, pozostałe zaprezentowane zwierzęta takowymi nie były. Znów można odnieść wrażenie, że projektanci bardziej bazowali na ilustracjach z książek o dinozaurach sprzed połowy wieku niż na bardziej współczesnych. O ile głowa, łapy jeszcze jakoś ujdą, tak nie da się pominąć tego, że obecnie wiemy, że Iguanodon był raczej zwierzęciem czworonożnym. Ale dobra, to tylko dinozaurowa zabawka sprzed 20 lat, nie czepiajmy się za dużo. Jak wspomniałem, Iguanodon to najbardziej zaawansowana konwersja, no przynajmniej nie wygląda jak mozazaur z doczepionymi nogami. Główką można pokręcić, opuścić i podnieść szyję, pomachać łapkami. Nogi to niestety monolit. O dziwo, dobrze utrzymuje równowagę na dwóch giczach, długi ogon stanowi przeciwwagę. Pobawiłem się jeszcze trochę tymi częściami i z marszu udało mi się jeszcze stworzyć niewymienionego w instrukcji, całkiem przekonującego plezjozaura oraz obiekt szalonego eksperymentu. Nie da się ukryć, że mocno się stylistyka tych zestawów postarzała. W porównaniu do współczesnych figurek dinozaurów od Lego, te budowane są toporne. Aczkolwiek, jak wspomniałem, ustaliły na jakiś czas pewne standardy budowania dużych zwierząt. Aż trzy modele alternatywne na względnie nieduże zestawy też były fajną opcją, choć samego budowania było tutaj bardzo mało. Obecnie jest to raczej ciekawostka niż must have do wyrwania, zwłaszcza, że teraz te zestawy są dość drogie i nawet pojedyncze elementy potrafią kosztować sporo. Mozazaur w każdym razie wydaje mi się być najciekawszy z całej serii. A teraz coś, na co czekało sporo osób. Nowy Zauranida, stworzony na waszych oczach.